Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W pojedynku dwóch outsiderów rozgrywek grupy trzeciej Wielkopolskiej Piątej Ligi ZFK Kobyla Góra przegrała ze Stalą Pleszew 0-1. Był to niezwykle ważny mecz dla obydwu zespołów, które marzą o wydostaniu się ze strefy spadkowej. Przed sezonem nikt nie zakładał, że ZFK i Stal będą zamykać ligową stawkę. Udane rozpoczęcie wiosny było więc kluczowe w walce o utrzymanie. Przyjechaliśmy tutaj powalczyć, teren ciężki, jak widać, boisko raczej nam nie ułatwiało gry, zresztą naszym rywalom tak samo. Ważne punkty, no bo wiadomo, że gdzieś tam w tym bezpośrednim pojedynku ich wyprzedziliśmy, ale liga dopiero się zaczęła. Jeszcze cała tak naprawdę wiosna i, że tak powiem, tych meczów do utrzymania jeszcze mamy wiele. Nie takiego początku spodziewał się trener ZFK Grzegorz Sajewicz. Przede wszystkim szkoda trzech punktów. Może w pierwszej połowie nie przeważaliśmy, ale w drugiej połowie przeważaliśmy, ale nie potrafiliśmy tego potwierdzić bramką. Jeden strzał, światło bramki drużyny przeciwnej. Szczelili bramkę, wygrali. Gratulacje dla drużyny przeciwnej. Ogarnęła nas jakaś niemoc, która ciągnie się za nami od wielu kolejek, mówił Radio Sud napastnik ZFK Maciej Stawiński. Nie było tak, jak myśmy tego sobie wymarzyli. No, gdzieś za nami ciągle idzie ta bolączka tych ostatnich porażek w tamtej już rundzie, gdzie można powiedzieć, bo się nie ma co wstydzić, no 10. porażka z rzędu tak naprawdę, patrząc na ligowe mecze. Przepracowaliśmy bardzo dobrze 2,5 miesiąca, byliśmy naprawdę dzisiaj gotowi na to spotkanie i na pewno mentalnie i fizycznie, no ale no tak jak byłeś na meczu, no widać, no piłka jest brutalna, jeżeli ktoś mimo wszystko nie zostawi ponad więcej niż serducho, trochę wątroby i do tego jeszcze no takiego piłkarskiego zęba, zaangażowania, no to będziemy przegrywać każdy mecz, bo to nie jest jakaś wybitna liga, że tak to powiem. Każdy z nas w zespole ma umiejętności, żeby w tej lidze się utrzymać tak naprawdę, no ale to już siedzi w ludzkich głowach i każdy musi dawać zawsze z siebie 120%. Jedną bramkę w tym spotkaniu strzelił w 67. minucie grający prezes Stali Tomasz Zawada. To był bardzo, bardzo ważny mecz. Sąsiadujemy w tabeli razem. No dla nas 3 punkty bardzo ważne, bo odbijamy się od dna. Na pewno na ten sezon priorytetem jest utrzymać się i jak pokazuje tabela, jest bardzo ciasno, tak więc na pewno w każdym meczu będziemy starać się walczyć o 3 punkty, bo czeka nas dużo meczów o 6 punktów, tak więc runda wiosenna na pewno będzie w piątej lidze bardzo ciekawa. Ja muszę zapytać zawsze o te relacje na boisku jako piłkarz. Kto rządzi? Ty klubem czy Marcin Rubas? Kto ma więcej do powiedzenia w szatni? Bo to jest zawsze tutaj ciekawostka. No ja zawsze mówię wszystkim i zawodnikom i trenerom, że na boisku jestem zawodnikiem i nigdy nie wykorzystywałem tego, że jestem prezesem. Jedynie wiadomo to, że jestem tam najstarszym zawodnikiem, to staram się krzyczeć, motywować. Też nigdy nie byłem kapitanem i nie chciałem być kapitanem, bo kapitanem jest ten, który jakby zawsze był Łukasz Janczak. Ja myślę, że to jest zdrowa relacja i nie ma z tym żadnego problemu. Na boisku jestem zawodnikiem, poza boiskiem jestem prezesem. Myślę, że to wszystko dobrze funkcjonuje. Ale gdyby cię nie wystawił w formie do składu, to jest zwolniony, tak? Nie, nigdy nie było takiej sytuacji. Zresztą też często byłem po kontuzji i też siedziałem na ławce i wchodziłem z ławki. Tak więc na pewno nigdy nie wykorzystywałem tego, że jestem prezesem, żeby grać. Po tym zwycięstwie Stal awansowała o 3 oczka w górę tabeli i obecnie znajduje się na miejscu barażowym. ZFK spadła na ostatnią pozycję. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.